Witam serdecznie. Nasze spotkanie dzisiejsze będzie poświęcone kazaniom sejmowym polskiego jezuity księdza Piotra Skargi. Jeżeli słuchacie te słowa, Majku, jeżeli słuchacie tych słów i jesteście uczniami pierwszej klasy liceum, to najprawdopodobniej właśnie wychodzicie z renesansu, albo jesteście w drugiej połowie tejże epoki, albo przygotowujecie się do jakiegoś sprawdzianu z tej epoki. To dla Was ten filmik jest adresowany, aczkolwiek każdy inny również może go z pewną satysfakcją, mam nadzieję, obejrzeć. Dobrze, a więc renesans. W renesansie bardzo wielu intelektualistów, zarówno w Polsce, jak i za granicą, podejmowało próby namysłu nad tym, co tu zrobić, żeby państwo było lepsze. Tak? W średniowieczu państwo nie mogło być lepsze, ponieważ państwo było rządzone przez króla, który był namaszczony przez Boga i państwo było doskonałe z racji tego, że król namaścił swoją niemalże świętą albo półboską obecnością własne królestwo. Natomiast w renesansie ludzie wierzyli w to, że można coś udoskonalić. Na zachodzie Europy intelektualiści zastanawiali się, co tu zrobić, żeby stworzyć idealne państwo. Przypominam koncepcję utopii, chociażby Tomasza Morusa. A w Polsce mieliśmy takich ludzi jak Jan Kochanowski, Andrzej Frycz-Modrzewski i wspomniany na początku ksiądz Skarga, którzy pochylali się z troską i taką niemalże matczyną czułością nad Rzeczpospolitą i próbowali dawać rady Polakom, które to rady miały przyczynić się do udoskonalenia ojczyzny. Jan Kochanowski w pieśni o spustoszeniu Podola groził palcem polskiej szlachcie i mobilizował ich do działania. Frycz-Modrzewski w Dworzaninie Polskim starał się zaserwować Polakom nowoczesny wzorzec obywatela, dworzanina. Natomiast ksiądz Piotr Skarga poszedł chyba najdalej, jeżeli chodzi o różnego rodzaju rady, ale również można podejrzewać go o to, że był obdarzony swoistym prorockim talentem. No ale jak należy to rozumieć? No dobrze, taka oto podbudowa historyczna. Kazania sejmowe powstały w okresie bardzo silnego napięcia politycznego. Król polski Zygmunt III Waza chciał ukrócić samowolę szlachecką, co było bardzo dobrym pomysłem, oraz chciał przyznać sobie o wiele więcej praw, możliwości i mocy. Co też nie było pomysłem złym, ale groziło absolutystycznym sposobem sprawowania władzy. Projekty króla były dosyć niechętnie przyjmowane, dlatego że polska szlachta była przyzwyczajona do tego, że mogła coraz więcej i coraz więcej. Sejm w 1597, na którym Skarga miał jakoby wygłosić swoje kazania, aczkolwiek on tych kazań tam nie wygłosił, a kazania zostały spisane później, tak? Ten Sejm został zerwany przez obradujących tam polityków. A sam Skarga poczuł się pewnego rodzaju duchowym patronem tego Sejmu i po fiasku różnego rodzaju reform, które miano tam przeprowadzić na tym Sejmie, może inaczej zaprojektować, Skarga poczuł się w obowiązku pouczyć Polaków, polityków i wszystkich swoich odbiorców i pokazać im, jakie choroby gnębią Polskę i jak należy im zapobiegać. Dobrze. Posłużę się teraz swoimi notatkami. Kazania sejmowe miały wywrzeć ogromny wpływ na słuchaczy, ale chyba na słuchaczy współczesnych Skardze aż tak bardzo tego nie uczyniły, ponieważ Skarga, wieszcząc upadek Polski, trafił w dziesiątkę. Tak? Polska potem została przez trzech naszych sąsiadów podzielona, rozebrana i przestała istnieć, a Skarga już to pod koniec wieku XVI przewidział. Ale kazania sejmowe przede wszystkim wywarły niesamowity wpływ na ludzi żyjących w wiekach późniejszych. Do kazań sejmowych odwoływali się tacy twórcy jak Ignacy Krasicki, Adam Mickiewicz czy Henryk Sienkiewicz. Są to autorzy, którzy tworzyli
trzech następujących po sobie epokach, czyli w oświeceniu, w romantyzmie i w pozytywizmie. A więc popatrzcie, jak niesamowity wpływ musiały mieć te kazania, skoro aż trzy epoki, które były przecież opozycyjne względem siebie, znajdowały w kazaniach skargi coś wartościowego i traktowały je z nabożnym szacunkiem. Dobrze, co takiego było wartościowego w kazaniach skargi? No więc przede wszystkim dwie kwestie. Tak? Ton, jakim posługiwał się skarga, przypominał biblijne zawołania proroków, którzy wieszczyli rychły koniec Izraela albo Jerozolimy, jeżeli lud Boży się nie nawróci. I w takim właśnie, takiej właśnie tonacji skarga rozprawiał się z różnymi nieprawidłowościami, jakie widział w państwie polskim. To po pierwsze, a po drugie, skarga w doskonały, wręcz wirtuozerski sposób posługiwał się odkryciami antycznych, starożytnych retorów, czyli mistrzów sztuki wymowy. Tak? Chodzi oczywiście o mistrzów, którzy potrafili przy pomocy przemówienia, mowy sądowej albo w dyskusjach przedstawić w sposób mistrzowski wręcz swoje racje. Dobrze, Piotr Skarga, żeby było zabawniej, znalazł jeszcze swoje odzwierciedlenie w XXI-wiecznej kulturze memów. I sprawdźcie sobie obraz Jana Matejki przedstawiający kazanie Piotra Skargi i zobaczcie sobie w wyszukiwarce, wpiszcie sobie na przykład słowa skarga, uwaga, robię salto. Znaczy, tam jest bardzo, bardziej dosadne i wulgarne słowo. Tak? Uwaga, będę nam salto. Tak? I zobaczycie, że Piotr Skarga również doczekał się hołdu składanego mu przez polskich twórców memów. Dobrze, no to teraz o czym są te kazania sejmowe? Otóż Piotr Skarga wymienia w tych kazaniach sejmowych sześć chorób, które dręczą Rzeczpospolitą. To jest bardzo sprytny zabieg. Dlaczego? Ano dlatego, że jeżeli komuś opowiadamy o dolegliwościach, jakie kogoś tam dręczą albo mnie dręczą, no to automatycznie budujemy taką wizję, że za chwileczkę powinniśmy zacząć się zastanawiać, jaką należy przedsięwziąć terapię. Tak? Jeżeli opowiadamy komuś o dolegliwościach, no to oczekujemy tego, że ktoś nam poradzi, co my mamy z tym zrobić. Głowa mnie boli, a więc weź tabletkę. Tak? A jakie są choroby, jakie dręczą według Piotra Skargi Rzeczpospolitą? Po pierwsze, nieżyczliwość ludzka. Po drugie, kłótnie i niezgody. Po trzecie, herezja i niereligijność. Po czwarte, osłabienie władzy królewskiej. Po piąte, niesprawiedliwe prawo. A po szóste, grzechy jawne, których nie wstydzą się popełniać ludzie w Rzeczpospolitej. Więc jeżeli to są choroby, tak, to choroby są przecież czymś, co dotyka żywe ciało. A więc Piotr Skarga sugeruje, że Polska jest żywym ciałem, które jest trawione chorobami. A my jesteśmy jako ludzie winni troskę i opiekę, tak, temu ciału, czyli naszemu kraju, naszemu krajowi, tak, Rzeczpospolitej. Rozprawiając o chorobach, Skarga odwołuje się m.in. do Biblii. Tak? Przywołuje potrzebne mu cytaty albo stylizuje swoją wypowiedź na wzór języka, jakim posługują się autorzy Pisma Świętego. Czyli kształtuje swoją wypowiedź w taki sposób, żeby brzmiała ona biblijnie. Na przykład posługuje się takimi środkami językowymi jak pompatyczny, podniosły ton, czyli słownictwo naprawdę z wyższej półki, symbole, które są bardzo częstym elementem stylu biblijnego, inwersja, czyli skarga bardzo często zaczyna zdania od spójnika i na przykład od tego spójnika. No i oczywiście mamy paralelizmy składniowe, czyli takie formy układania treści, żeby w zauważalny dla odbiorcy sposób pojawiały się w dwóch, trzech, czterech następujących po sobie zdaniach bardzo podobne konstrukcje. Tak? Jeżeli na języku polskim, na lekcji będziecie mieli fragmenty
kazań sejmowych do przeczytania, to tam na pewno to wychwycicie. Dobrze, a więc jeżeli Polska jest chora według skargi, no to potrzebne jest lekarstwo. Co jest lekarstwem? No, lekarstwa są bardzo, no chciałoby się powiedzieć, radykalne. Po pierwsze, silny król. Tak? Według skargi silny król jest w stanie rozprawić się z różnymi patologiami, jakie męczą Polskę i Polaków. Po drugie, potrzebny jest silny kontrreformacyjny ruch. Piotr Skarga, jakkolwiek by to zabrzmiało dziwnie, tak, był totalnym wrogiem innowierców. To był zagorzały rzymski katolik i za większość patologii, jakie w Polsce dostrzegał, tak, mógł z czystym sumieniem oskarżyć właśnie innowierców, na przykład protestantów, ewangelików i tak dalej, i tak dalej. A więc rozwiązaniem różnych problemów było stworzenie państwa wyznaniowego. Czyli Polska w 100% katolicka miała być państwem niemalże doskonałym. Szlachcie należało odebrać według skargi przywileje, a z kolei z chłopów pańszczyźnianych zdjąć część obowiązków, żeby tak się nie zacharowywali. No dobrze, ale to nie jest jeszcze wszystko. Piotr Skarga w genialny sposób wmówił nam, że nam, no odbiorcom również, tak? Czyli nam i tym swoim słuchaczom wmówił, że Polska to jest matka. No jak to brzmi? Polska to jest matka, która cierpi na różnego rodzaju choroby. To jest strzał prosto w serce każdego człowieka, no ponieważ takie słowo jak matka, ojciec, dom, Bóg i tak dalej, budzą jednoznaczne pozytywne skojarzenia i jeżeli nam jeszcze się wmówi, że Polska jest matką, która cierpi, no to jakimi musielibyśmy być świniami nieludzkimi, gdybyśmy nie chcieli jej pomóc, tak? To jest bardzo typowy retoryczny chwyt polegający na tym, że buduje się wokół jakiejś wartości, o której opowiadamy, świat złych albo świat dobrych emocji przy pomocy złych albo dobrych słów. Tak? Więc jeżeli Polska jest matką, a w każdym z nas jest zaszczepiona miłość i szacunek do matki, to my powinniśmy być, to my powinniśmy tej matce pomóc, czyli de facto pomóc samej Polsce. No i jeszcze jest trzeci obraz, którym się posługuje skarga, chyba taki najbardziej przejmujący. Polska to jest tonący okręt. Okręt walczący z falami. Tak? To jest alegoria, oczywiście. Alegoria, czyli taki bardzo silny, posiadający jedno utrwalone w kulturze możliwe odczytanie, tak? W odróżnieniu od symbolu. Tak? Alegoria, którą posługuje się skarga, jest bardzo czytelna. No, okręt, buja, tak? My jesteśmy na tym okręcie i powinniśmy zrobić wszystko, żeby nie pójść z tym okrętem razem na dno. A więc to na nas spoczywa odpowiedzialność za to, co stanie się z naszą ojczyzną. I obraz okrętu walczącego z falami potem pojawi się u Ignacego Krasickiego, pojawi się w pewnym bardzo interesującym tekście Henryka Sienkiewicza. Być może przy pozytywizmie o tym będziecie mówili. Kazania sejmowe mają dotrzeć do odbiorcy i przekonać go do tego, że jedyną nadzieją dla Polski, która jest pogrążona w różnego rodzaju kryzysach, są rozwiązania zaproponowane przez skargę. Sami sobie ocencie, czy udało mu się napisać kazania do tego stopnia, do tego stopnia potężne, no dobra, przepraszam za to słowo, że do tego stopnia doskonałe, skoro nie udało się zapobiec licznym tragediom, które spotkały Polskę i Polaków w ciągu następnych stuleci. Nie przez przypadek Piotra Skargę traktuje się jako takiego pomniejszego proroka, skoro przewidział, że samowola szlachecka i
słaba pozycja króla, finalnie doprowadzą do upadku całego państwa. Piotr Skarga to dosyć nieszczęśliwa w takim razie postać. Przypomina nieco Kasandrę, tak? Tę księżniczkę trojańską, która była obdarzona darem prorokowania, ale nie była w stanie nikogo przekonać do tego, że to, co widzi, jest prawdą. A Skarga widział gdzieś tam daleko, już tak w przyszłości, widział zbliżającą się katastrofę, ale nikt mu nie wierzył. Być może powinniśmy zadać sobie pytanie, bardzo mądre chyba pytanie, na ile literatura i w ogóle słowo jest w stanie wygrać z takimi potężnymi wrogami jak głupota, egoizm, anarchia, sobie państwo i to wszystko, co doprowadziło do upadku Rzeczpospolitą. No chyba odpowiedź będzie bardzo pesymistyczna. Słowo, pióro, mądry człowiek niewiele jest w stanie poradzić. Trzymajcie się.